Jeżeli decydujesz się na jazdę na motocyklu, musisz przejść trzy podstawowe etapy szkolenia. W filmie prezentujemy podsumowanie etapu pierwszego, czyli egzamin wewnętrzny kategorii A. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Pamiętajmy, że szkolenie podstawowe to pierwszy etap naszego szkolenia, jeżeli chodzi o jazdę na motocyklu. Zaczniemy od zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym. W następnej kolejności zaprezentujemy egzamin w ruchu drogowym. W tym filmie bardziej skrótowo potraktujemy zadania na placu manewrowym. Jak będziecie chcieli dokładniej dowiedzieć się, o co chodzi w zadaniach na placu manewrowym, jak je należy wykonywać, to zapraszam do obejrzenia poprzedniego egzaminu wewnętrznego. Tam jest to powiedziane i omówione bardziej szczegółowo. Oczywiście film zamieszczę w linku, a w tym egzaminie Dawida skupimy się troszeczkę więcej na zadaniach w ruchu drogowym, bo pierwszego egzaminu wewnętrznego nie zdał. Dlaczego? Dowiemy się w dalszej części filmu, ale już drugi egzamin zdał i zwrócimy w tym filmie uwagę właśnie na pewne aspekty techniki kierowania, jak również strategii ulicznych, które bezwzględnie pozwalają nam na przejechanie w sposób prawidłowy egzaminu na mieście. Także zapraszam do oglądania dalszej części filmu. Trzeba pamiętać, że po upewnieniu o możliwości jazdy rozpoczynamy zadanie jazda torem cyfry 8. Jest to drugie w kolejności zadanie. Dawid robi egzamin wewnętrzny, na dwójce jeździ, na mokrym, tak jak widzimy, piękna praca wzrokiem, ciałem. Widzicie, że na mokrym również można. Zadanie numer 3 to tak zwany przejazd między pięcioma bramkami, czyli inaczej mówiąc slalom wolny. Trzeba pamiętać, że po upewnieniu o możliwości jazdy wykonujemy dwa przejazdy. Pierwszy z zatrzymania, drugi już nie zatrzymujemy się. Tak przynajmniej jest w Wordzie Łódzkim, Sieradzkim, Piotrkowskim i Skierniewickim. Mogą zdarzyć się inne interpretacje tego zadania, także tutaj na to zwracam uwagę, że tylko Łódź, Piotrków, Sieradz, Skierniewic. Kolejne zadanie to slalom szybki, przejazd ze średnią prędkością 30 km na godzinę. Jest to tylko jeden przejazd. Ewentualnie, jeżeli nie uzyskamy średniej prędkości, wtedy możemy powtórzyć zadanie i przejechać jeszcze raz. Kolejne zadanie to ominięcie przeszkody. Prędkość najazdowa na bramkę wjazdową 50 km na godzinę. Mamy wykonać dwa przejazdy. Pierwszy z prawej, drugi bez zatrzymania z lewej strony. Przypominam, nie jest to przejazd ze średnią prędkością 50 km. Przy wykorzystaniu nożnego. Jak każde zadanie upewniamy się o możliwości jazdy, hamowanie do wyznaczonego miejsca, w tym przypadku miejscem wyznaczonym jest bramka. Przypominam, że po zatrzymaniu jesteśmy włączającym do ruchu i czy wykonujemy to zadanie na placu czy na mieście, należy upewnić się o możliwości jazdy zanim ruszymy. I kolejne hamowanie to hamowanie awaryjne. Jest to, przypominam, dodatkowe zadanie, ale tak jak każde zadanie, hamowania wymagają upewnienia o możliwości jazdy. Czas na egzamin w ruchu drogowym. Zaprezentujemy fragmenty egzaminu Dawida, jak sobie poradził. I będziemy skręcać w prawo. Z maratońskiej w Armii Krajowej. I w pewnym momencie Dawid w trakcie egzaminu odwalił numer i zobaczcie, jak to tutaj wyglądało i dlaczego egzamin został przerwany z powodu na zaistniałego zdarzenia. A mianowicie tutaj dobrze pojechał, ale zobaczcie po otrzymaniu polecenia skrętu w lewo, zobaczcie co on robi. Na drodze dwukierunkowej ustawił się przy lewej krawędzi. Wszystko byłoby ok, gdyby nie nadjechało to auto, któremu utrudnił ruch,
I wtedy, no niestety, egzamin został przerwany. Gdyby nie nadjechało to auto sprzeciwka, po prostu potraktowałbym to jako błąd, byśmy kontynuowali egzamin, ale w tym przypadku niestety musiałem egzamin przerwać. Drugi egzamin Dawida zakończył się sukcesem. Popatrzmy. Musimy rozpoczynać egzamin w ruchu drogowym. Przypominam, jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań. Jak będzie inaczej, to powiem. O błędach informuję na bieżąco, omawiamy błędy sobie na bieżąco. Egzaminator będzie omawiał błędy na koniec egzaminu. Gotowy? Dawid, gotowy? Zaczynamy. Będziemy na skrzyżowaniu skręcać w prawo. Nowe sady Waltera Jankę. Pienista z skrzyżowania. Na skrzyżowaniu w prawo. Z mojego doświadczenia na tym skrzyżowaniu najczęściej dochodzi do przerwania egzaminu ze względu na to, że kierowcy nie zauważają tej linii stop wymalowanej i po prostu, krótko mówiąc, nie zatrzymują się. W takiej sytuacji egzamin jest natychmiast przerywany. Tu Dawid pojechał bardzo dobrze. Ale żeby upewnić się, że Dawid na pewno w sposób prawidłowy reaguje na definicję znaku stop, jeszcze dwa kolejne czy trzy kolejne skrzyżowania to skrzyżowania, gdzie te znaki występują i widzimy, zauważymy, że Dawid zachowywał się odpowiednio, czyli widać, że rozumie definicję znaku stop i się do niej stosuje. Może krótko przypomnę definicję, a mianowicie zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania, czyli zawsze musimy się przed wjazdem na skrzyżowanie zatrzymać, dopiero po zatrzymaniu mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą poprzeczną. Z miejscem zatrzymania również mamy problem, więc za chwilę o tym sobie powiemy. I po skręcie w prawo będziemy jechać na Warszawę. Zatrzymanie ma nastąpić w miejscu wyznaczonym lub w miejscu dostatecznej widoczności, ale pamiętajmy, przed wjazdem na skrzyżowanie. Dawid tutaj popełnił błąd niewykonania polecenia. Na Warszawę! No dobra, no dobra, jest. Już jedziemy. Ale za to, jak widzimy, do definicji znaku stop stosuje się perfekcyjnie. Przypomnę jeszcze również, że zatrzymanie ze względu na znak stop zawsze występuje za znakiem, a nie przed znakiem. I tutaj mamy zawracanie na skrzyżowaniu Waltera Jankę Pienista, Nowe Sady. Po pierwszym skręcie w lewo wjeżdża na lewy pas. I tutaj zobaczcie, mamy wszystkie pasy w tym miejscu do lewo skrętu, dlatego drugi skręt wykonuje na lewy pas. Każdy wtedy jedzie swoim. Jest bezpiecznie. Wyjeżdża za skrzyżowanie i dopiero wtedy rozpoczyna zmianę pasa ruchu, jak jest to możliwe. Zgodnie z przepisami będziemy zawracać. I przypominam, znak zakazu ustawiony w obrębie skrzyżowania dotyczy najbliższej jezdni. Czyli w pierwszą jezdnię nie wolno skręcić w lewo. I popatrzmy, jak tutaj Dawid zawraca, wykonał manewr poprawnie. Mamy dwa pasy do lewo skrętu, ustawił się na lewym przy zawracaniu. Po pierwszym skręcie w lewo wjechał na lewy. Drugi skręt wykonał zgodnie z oznaczeniem. I w trakcie egzaminu na naszej trasie przejazdu pojawił się obowiązkowo sygnalizator S2. Często tutaj błędy popełniają szczególnie doświadczeni kierowcy. Nie zatrzymując się na czerwonym świetle, mylnie odbierając zieloną strzałkę. Tutaj jedyne zastrzeżenie, które miałem do Dawida, to to, że w trakcie, gdy ruszał, nie obserwował tej świecącej zielonej strzałki warunkowego skrętu w prawo. I popatrzmy, w kolejnej sytuacji już nie sprawdziłoby się to nieobserwowanie, ale on poprawił się i zwróćmy uwagę, w momencie, gdy wjeżdża za sygnalizator, obserwuje
I co zrobił? Zareagował w sposób odpowiedni. Pamiętajcie, te zielone strzałki się często bardzo krótko palą. Nie zabrakło na naszej trasie również skrzyżowania o ruchu okrężnym. Oczywiście jestem gorącym zwolennikiem odpowiedniego sygnalizowania wjazdu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Drogi w tym przypadku dochodzą w sposób prostopadły. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że ustawiamy się przy osi jezdni i wjeżdżamy z lewym kierunkowskazem, a wyjeżdżamy z prawym kierunkowskazem. Także namawiam do czytelnego porozumiewania się z innymi uczestnikami ruchu. I zbliżamy się do kolejnego skrzyżowania o ruchu okrężnym. Będziemy jechać w prawo, czyli przed wjazdem włączymy prawy kierunkowskaz. Na wyjeździe również włączamy prawy kierunkowskaz. Wtedy nasze zachowanie jest czytelne. Wszyscy wiedzą i znają nasze zamiary. W drugim egzaminie Dawida zabrałem go powtórnie w to samo miejsce, w którym popełnił błąd, ale przyjechaliśmy z przeciwnego kierunku. Popatrzcie, dostał odpowiednie polecenie, ładnie zmienił pozycję na pasie ruchu, szukając miejsca, w którym będzie możliwe skręcanie i z Maratońskiej będzie skręcał w lewo w Armii Krajowej. Teraz tutaj już fajnie jest oznaczone to skrzyżowanie równorzędne, które wiele lat nie było oznaczone. Teraz mamy tutaj znak A5, który powinien ułatwić przejazd przez to skrzyżowanie. Widzimy A5, z prawej musimy ustąpić i popatrzcie, teraz wykonuje skręt w lewo, ustawił się przy osi jezdni tym razem i w sposób prawidłowy wykonał przejazd przez to skrzyżowanie. Miał lekkie zawahanie, ale to ze względu na to, że pamiętał tą sytuację poprzednią, przy której no, jechał na czołowe zderzenie z pojazdem, który chciał skręcić w prawo. Rozmawiałem również z Dawidem na temat emocji, które towarzyszyły mu w trakcie wykonywania tego egzaminu wewnętrznego. No i tutaj zwróciłem uwagę, że jeżeli będzie w taki sposób reagował na słowo egzamin, no to tego egzaminu państwowego no, będzie miał utrudnienie, żeby go zdać. Tak? Dlatego pamiętajcie, egzamin traktujemy państwowy tak jak jazdę z instruktorem, tak jak egzamin wewnętrzny, na luzie, z pełną koncentracją. I w trakcie zawracania na skrzyżowaniu trafił nam się tramwaj. Popatrzmy. Tak, no, dokładnie. Bo tramwaj w sytuacji równorzędnej, przypominam, ma pierwszeństwo. I zwróćmy uwagę, Dawid zmniejsza prędkość, bo przejście niewidoczne, czyli prawidłowo tak, jak to powinno wyglądać. Bo nie wiem, czy ktoś tam nie stoi za tym autem. Przypominam, że w trakcie jazdy obowiązują nas zasady ruchu prawostronnego, czyli skoro prawy pas jest wolny, mamy obowiązek jechać w miarę możliwości jak najbliżej prawej krawędzi. I przypominam, po pierwsze, jazda po drodze z pierwszeństwem nie zwalnia nas, skręcając w lewo, z włączenia kierunkowskazu. No i trzeba pamiętać, że skręt w lewo na dwukierunkowej wykonujemy, ustawiając się przy osi jezdni. Dzisiaj Dawid kończy pierwszy etap szkolenia, czyli szkolenie podstawowe nauki jazdy. Wynik egzaminu wewnętrznego jest pozytywny, jest gotowy do tego, żeby zdać bez najmniejszego problemu ten egzamin w Wordzie. No wiadomo, że musi zapanować nad emocjami, ale myślę, że z tym również sobie poradzi. Dawid, kilka słów na temat naszego szkolenia. No słuchajcie, jeżeli chcecie się nauczyć poprawnej techniki kierowania motocyklem, zapraszam do Roberta. Naprawdę warto. Nie tylko nauczy was, jak zdać egzamin, ale przede wszystkim, jak poruszać się bezpiecznie po drodze i jak opanować motocykl. Naprawdę polecam. Dobra robota, Robert. Dzięki. Dzięki bardzo i powodzenia na egzaminie państwu. Nie, dziękuję. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.